Dawid, wielkie gratulacje, kolejne zwycięstwo. Nie był to łatwy mecz do samego końca. Biliście się o tą wygraną. Czy jesteś zadowolony z postawy całego zespołu i co było główną przyczyną dzisiejszego zwycięstwa? Oczywiście jestem zadowolony z każdego zwycięstwa. Są to play-offy. Był to bardzo ważny mecz dla nas. Prowadzimy teraz 2-0. Bardzo dobrze, żeśmy zaczęli mecz, ale tak jak żeśmy dobrze zaczęli, żeśmy bardzo słabo w trzeciej kwarcie zaczęli i Śląsk znowu jakby dorównał nam. To było coś, co już trener nam powtarzał, że jak prowadzimy 10, musimy tą budowę budować, tą przewagę budować, a nie znowu dawać im wrócić do gry. No ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygrany mecz i teraz koncentrujemy się już na trzeci. Świetny twój występ, trochę brakowało twoich punktów w pierwszym meczu, dzisiaj 14 oczek, 4 zbiórki, tylko jedna strata, przechwyty, byłeś wszędzie, czułeś się bardzo dobrze. Skąd taka zmiana w porównaniu z pierwszym meczem? No, jestem shooterem, tak, więc każdy wie, jak nie wpada, to gdzieś tam to denerwuje, tak, gdzieś to tam z tyłu głowy tam idzie, że znowu nietrafiony rzut. Dzisiaj w końcu te rzuty zaczęły wpadać i wtedy shooter się czuje jak rybka w wodzie, nie? Więc od razu wtedy jest pewność siebie i te decyzje też są lepsze. Bardzo wiele energii zostawiliście, również zawodnicy Śląska Wrocław na parkiecie. Jak oceniasz tą walkę z fizycznością? Co według ciebie będzie najważniejsze w kolejnym spotkaniu? No tak samo. Dla nas ogólnie, dla Zastalu są bardzo ważne pierwsze kwarty. Bardzo często nie zaczynamy dobrze, dlatego to jest dla nas ważne i po prostu, żeby tą fizycznością, to my jesteśmy tą drużyną, która ma chyba najwięcej fauli w lidze. My zawsze chcemy fizycznie zniszczyć przeciwnika i to jest dla nas bardzo ważne, żeby to też tak w trzecim meczu wyglądało. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję.